Pani marszałek, Wysoki Sejmie, panie premierze. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu ruchu Palikota w sprawie projektu PiS powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania działań organów administracji państwowej i prokuratury dotyczącej prowadzenia działalności przez spółkę Amber Gold i spółki pokrewne. Proszę Państwa, my zawsze z wielkim zaniepokojeniem podchodzimy z największą ostrożnością do pomysłów PiS-u, a to opierając się choćby na biblijnej zasadzie, że złe drzewo nie może rodzić dobrych owoców. Ponieważ jednak od każdej zasady są wyjątki, pochylamy się nad tym projektem z nadzieją, że ta wierzba nie urodzi gruszki. Zdaniem naszego klubu propozycja PiS zawiera niestety liczne błędy. Po pierwsze, posłowie nie mają uprawnień do badania orzeczeń niezawisłych sędziów oraz do ingerencji w pracę prokuratury. Stajemy jednak przed historycznym wyborem. Czy w imię politycznych uprzedzeń przejść do porządku dziennego nad ośmieszaniem przez bezczelnego młokosa w czerwonym sweterku państwa polskiego, czy też zająć się sprawą na poważnie? Wybieramy to drugie, gdyż komisja śledcza jest jednym z najlepszych sposobów wykonywania przez Wysoką Izbę obowiązku kontroli wobec władzy wykonawczej. A to właśnie jej zaniedbania władzy wykonawczej doprowadziły do kompromitacji państwa. To władza wykonawcza nie wyposażyła sądów i prokuratur w skuteczne narzędzia. Państwo powinno czuć się upokorzone. Państwo, w którym koalicja PO-PSL nie rządzi, lecz zarządza, administruje. Przez dwie kolejne już kadencje od 2007 roku sprzątacie po rządach PiS-u, LPR i Samoobrony. A powinniście już posprzątać i poukładać coś na tych półkach, coś nowego, coś od siebie. Dlaczego powinna powstać ta komisja? Komisja ma prześledzić mechanizmy działania administracji. Zadaniem prokuratorów nie jest bowiem pisanie wytycznych posłom, co trzeba poprawić w legislaturze. Kto odpowiada za brak możliwości egzekucji przez sądy i aparat skarbowy obowiązków sprawozdawczych spółek prawa handlowego? Na to powinna ta komisja odpowiedzieć. Powinna odpowiedzieć na pytanie, kto nie wyposażył sędziów w możliwość egzekucji kodeksowych zakazów kierowania spółkami przez osoby prawomocnie skazane za przestępstwa gospodarcze. Dlaczego nie zadziałał system koordynacji służb specjalnych? Pytania takie można mnożyć i one dzisiaj w większości już padły. Ale ja mam pytanie do klubu PO. Dlaczego nie chcecie tej komisji? W 2004 roku, gdy SLD miał kłopoty z PKN Orlen, po wywiadzie udzielonym przez byłego ministra skarbu, po jednej jedynej relacji byłego ministra skarbu na temat kreowania władz w Orlenie, postanowiliście powołać komisję śledczą. Dziś, gdy na naszych oczach państwo toczy gangrena, nie widzicie takiej potrzeby. Czego się boicie, hipokryci? Może wypłynięcia informacji o tym, kto naprawdę stał za panem P? Może chcecie zamieść pod dywan sposoby czy fakty przekupywania urzędników samorządowych, lokalnych polityków? Pan P bywał przecież na politycznych salonach władz Wybrzeża i salonach kościelnych, na salonach tych, jak sam mówił, dodawało mu to pozytywnego wizerunku. Zresztą zostawił w kościelnych skarbonach ponad 3 miliony złotych. Mamy nadzieję, że te pieniądze pochodzące z przestępstw zostaną zwrócone skarbowi państwa. Mam również nadzieję, że państwo będzie ścigało na przyszłość takich hochsztaplerów, takich, którzy
kradną miliony. Nie babcie z czosnkiem na targu, nie rolnika, który jedzie po piwie na rowerze. Dlatego zrobimy wszystko, żeby tę sprawę drążyć i dlatego jesteśmy za powołaniem komisji śledczej. Dziękuję. Dziękuję bardzo.